Cześć, nazywam się Klaudia, jestem dietetykiem i dziś tak bardzo praktycznie opowiemy sobie o planowaniu posiłków w insulinooporności. Ten film będzie przydatny nie tylko dla osób z insulinoopornością czy z cukrzycą, ale również dla osób z PCOS, dla osób z problemami skórnymi, w których bardzo ważna jest również dieta o niskim indeksie glikemicznym i pilnowanie tej gospodarki węglowodanowej. Podstawą, jeżeli chcemy zadbać o gospodarkę węglowodanową, jest ustalenie stałej liczby posiłków i stałych przerw pomiędzy tymi posiłkami. Przerwa pomiędzy posiłkami powinna wynosić minimum 3 godziny, natomiast liczba tych posiłków będzie zależała od tego, jak długo jesteście aktywni, jak wygląda wasz dzień i też przy jakiej liczbie posiłków najlepiej się czujecie. Zalecane jest od 3 do 5 posiłków w ciągu dnia, przy czym powiem wam, że w praktyce najczęściej najlepiej sprawdzają się 4 posiłki w ciągu dnia. Dzięki nim ta przerwa pomiędzy posiłkami nie jest aż tak długa, a jednocześnie jest wystarczająca, żeby zaplanować sobie i przygotować te posiłki w prosty sposób. No i nie myśleć cały czas o tym, że za chwilę kolejny posiłek. I tak jak powiedziałam, bardzo ważne jest, żeby nie podjadać już pomiędzy posiłkami. To znaczy, jeżeli nawet mamy ochotę na jakieś ciastko czy kilka łyków soku, w porządku, ale dołączamy to do zaplanowanego posiłku, jednego z tutaj z przykładowych 4 posiłków, a nie jemy tego ciastka pomiędzy posiłkami, ponieważ to będzie dla naszego organizmu stanowiło dodatkowy posiłek. Tak samo jak, nie wiem, jakaś kostka czekolady, jak brzoskwinia, jak kilka czereśni, jak kawa z mlekiem, albo właśnie kilka łyków jakiegoś soku. To wszystko będzie powodowało wzrost glukozy, a w odpowiedzi na to wzrost poziomu insuliny we krwi. Także to jest bardzo ważne, żeby zachowywać przerwy pomiędzy posiłkami, a ostatni posiłek, żeby zjadać minimum 2-3 godziny przed snem. Druga kwestia, na którą zwracamy uwagę, to bilansowanie posiłków. Ale co to znaczy dobrze zbilansowany posiłek? To jest taki posiłek, który w swoim składzie zawiera źródło białka, źródło tłuszczu, źródło węglowodanów i dodatkowo warzywa, które są źródłem błonnika. Białko dlatego, bo zwiększa nam sytość posiłku i dzięki temu pomaga kontrolować łaknienie. Tłuszcze opóźniają trawienie posiłku, dlatego wolniej przechodzi on przez układ pokarmowy i po prostu też węglowodany są wolniej uwalniane do krwi. Ja wam tutaj wstawię tabelkę, żebyście widzieli, w jakich produktach możecie znaleźć źródła poszczególnych składników. Natomiast dbamy o to, żeby węglowodany były rozłożone równomiernie na każdy posiłek w ciągu dnia, żeby po prostu nie skończyło się tak, że w ciągu dnia do 3 posiłków na przykład jecie mało węglowodanów, a w czwartym jest ich bardzo, bardzo dużo, bo to wtedy odbije się negatywnie na gospodarce węglowodanowej. Jeśli chodzi właśnie o te węglowodany, to skupiamy się na węglowodanach złożonych, czyli pieczywo pełnoziarniste, kasze, ryż brązowy, jeśli makaron, to właśnie też pełnoziarniste z pszenicy durum. Natomiast cukry proste, które są pod postacią owoców, też jak najbardziej mogą występować w diecie. Unikamy natomiast cukrów prostych, takich jak cukier, miód, jakieś syropy owocowe, czy syropy takie jak klonowy, daktylowy, ponieważ te produkty mają bardzo wysoki indeks glikemiczny, a nie mają w sobie tak wartościowych składników, nie mają w sobie błonnika jak owoce. I błonnik, który również będzie wpływał nam na zwiększenie sytości posiłku, a jednocześnie na zwolnienie wchłaniania tych węglowodanów. Także błonnik znajdziemy właśnie w tych wszystkich pełnoziarnistych produktach zbożowych, w skórkach owoców, ale też w warzywach. Dlatego do każdego posiłku zazwyczaj zaleca się dodawanie porcji warzyw. Natomiast no jeżeli dodajecie sobie, jecie na przykład jogurt z owocami i orzechami, no to do takiego posiłku no już nie będziemy pchać na siłę warzyw, nie o to chodzi i nie ma takiej konieczności. A wiem, że takie uwagi czasami pojawiają się na grupach związanych z insulinoopornością, dlatego to podkreślam. Kolejna kwestia, która może być niejasna dla osób, które zaczynają swoją przygodę z dietą, to co tak właściwie znaczy porcja. I tutaj to jest kwestia tego, jakie jest nasze zapotrzebowanie na dane produkty. Jeżeli mamy 4 posiłki w ciągu dnia, mamy x węglowodanów, no to ten x dzielimy na 4 i na każdy posiłek mniej więcej równomiernie rozdzielamy te węglowodany. Podobnie z tłuszczami.
warto rozdzielić je sobie równomiernie na poszczególne posiłki. Jeśli chodzi o białko, to wiadomo, że tutaj trudniej jest, żeby zaspokoić w każdym posiłku tę samą ilość. Natomiast zazwyczaj jest go więcej w posiłku obiadowym. Nie zawsze, ale zazwyczaj tak jest. Natomiast starajmy się, żeby było ono obecne również w przekąskach, w jakimś długim śniadaniu. Przynajmniej te 15-20 gram białka warto, żeby w takim posiłku się znajdowało. Jeśli chodzi o warzywa i owoce, to pewnie wiecie, że taka absolutna podstawa to jest 400 gram w ciągu dnia, natomiast zdecydowanie zalecane jest zwiększenie tej ilości do około 800 gram w ciągu dnia i ja też tak zalecam, żeby się gdzieś tak tego trzymać. Wiadomo, że nie zawsze to będzie taka sama ilość, ale między tych 400 a 800 gram w ciągu dnia, czyli takie 100 do 200 gram warzyw lub owoców do posiłku dołączamy. To, czego na pewno powinniśmy się wystrzegać, to posiłków, które zawierają wyłącznie węglowodany albo prawie że wyłącznie węglowodany, czyli tutaj mógłby być na przykład ryż z jabłkiem, z różką tylko jogurtu i cynamonem. To taki posiłek, no nie, nie będzie dobrym posiłkiem dla osób z insulinoopornością, ale jeżeli dodamy do tego jeszcze orzechy, dodamy dużo więcej jogurtu, możemy nawet użyć właśnie jogurtu wysokobiałkowego, do tego właśnie orzechy, które będą źródłem tłuszczu, to w takiej kompozycji ten posiłek już będzie w porządku. I to są takie podstawy, od których ja Wam proponuję zacząć, jeżeli to jest dla Was świeża sprawa. Natomiast jeżeli to już będziecie mieli w miarę ogarnięte, no to przechodzimy dalej do kolejnych takich zasad, które bardzo pozytywnie wpłyną również na indeks i ładunek glikemiczny posiłków. I tutaj mam na myśli formę przygotowywania posiłków, ponieważ możemy te same produkty zjeść przygotowane w różny sposób i będą one zupełnie inaczej wpływały na naszą odpowiedź glikemiczną w organizmie. Także jakie to będą zasady? Pierwsza to jest właściwie taka rzecz, którą faktycznie gdzieś tam też na początku warto mieć już na uwadze, to gotowanie al dente, nie rozgotowywanie potraw. Jest to szczególnie ważne, gdy gotujemy makarony, kaszę, ryż, żeby one nie były ugotowane na tak bardzo, bardzo miękko, tylko właśnie tak lekko al dente. Tak samo warzywa. Jeżeli jest możliwość, najlepiej zjadać je bez obierania razem ze skórką, bo to jest dodatkowy błonnik i też w formie surowej. Natomiast no, nie zawsze mamy na to ochotę, nie wszystkie warzywa też tak się da zjeść i wtedy właśnie najlepiej jest je ugotować albo na parze, albo poddusić, ale tak, żeby one były dalej jędrne, żeby one po prostu nie zmiękły na taką paciaję, jak ja to lubię mówić, bo wtedy zarówno tracą one wartości odżywcze, jak i właśnie podwyższa się ich indeks glikemiczny. Punkt drugi to jest właśnie rozdrobnienie posiłków. Czyli na przykład, jeżeli jemy ziemniaki, to lepiej ugotować je i podać sobie tak, wiecie, w całości w kawałkach na talerzu, tak żeby przy jedzeniu też troszeczkę je pogryźć, rozdrobnić w ustach, a nie przygotować z nich pire, które jest właśnie już dokładnie zmiksowane. Tak samo no, zupy. Lepiej zjeść zupę z kawałkami warzyw, z jakimś dodatkiem oczywiście białka, ale też właśnie jeżeli robimy ze strączkami, to lepiej, żeby te strączki tam sobie pływały w całości, niż żeby to było zmiksowane na zupę krem. Oczywiście, jeżeli chodzi też o zupy krem, no to one w większości przypadków mają raczej niski indeks glikemiczny i też nie ma konieczności po prostu w całości rezygnować z takich zup, jeżeli je bardzo lubicie. Natomiast to jest taki przykład tego, w jaki sposób rozdrobnienie pokarmu wpływa na jego indeks glikemiczny. Kolejny przykład to owoce. Jabłko zjedzone ze skórką, tak po prostu w kawałkach sobie pogryzione, będzie dużo, dużo lepszą opcją, niż jeżeli zrobimy z niego mus lub wypijemy sok jabłkowy. Także mam nadzieję, że ta kwestia jest już dla Was jasna i wiecie, o co w tym chodzi. Ta sama zasada dotyczy oczywiście też stopnia przetworzenia. I tutaj mogę Wam na przykład podać ryż preparowany, który będzie miał znacznie wyższy indeks glikemiczny niż taki brązowy ryż, który ugotujemy sobie do obiadu. I kolejna kwestia to jest też poziom dojrzałości produktów. To właśnie w przypadku głównie owoców ma znaczenie. Ponieważ taki banan niedojrzały będzie miał niższy indeks glikemiczny niż taki dojrzały, kropkowany jeszcze na brązowo żółty banan. Także na to zwracajcie uwagę, ale to już takie nie w pierwszej kolejności, ale na to warto zwrócić uwagę.
Pewnie tutaj zastanawiacie się, dlaczego nie mówię nic na temat indeksu glikemicznego posiłków, skoro to jest podstawa w planowaniu takich diet. I tak, pewnie opieranie się na produktach o niskim i średnim indeksie glikemicznym, natomiast ograniczanie tych o wysokim indeksie glikemicznym jest bardzo ważne. Natomiast uważam, że dużo ważniejsze w planowaniu takim praktycznym, codziennym posiłków są te zasady, które wymieniłam wcześniej. A to dlatego, że nawet jeżeli chcemy zjeść jakiś produkt o wysokim indeksie glikemicznym, jeżeli go dobrze wkomponujemy w posiłek, to on nie będzie po prostu jakoś negatywnie się odbijał na naszej gospodarce węglowodanowej. Jeżeli dodamy do niego właśnie źródło białka, źródło tłuszczu, dużo warzyw, najlepiej surowych, a sam ten produkt dodamy w niewielkiej ilości, to będzie jak najbardziej ok. I oczywiście warto zapoznać się z tymi tabelami indeksu glikemicznego, opierać się na tych z niskim indeksem glikemicznym, bo one są najbezpieczniejsze. Te ze średnim indeksem glikemicznym też jak najbardziej mogą być dzieci. Tutaj już tylko trzeba troszeczkę zwrócić bardziej uwagę na połączenie ich. Natomiast jeśli chodzi o te właśnie z wysokim indeksem glikemicznym, rzadziej, ale też jak najbardziej mogą się pojawiać, tylko w mniejszych ilościach. I tutaj już zwracamy bardzo dużą uwagę na to, jak skomponowany jest cały posiłek. I wiadomo, że idealnie byłoby opierać swoją dietę tylko na tych produktach z niskim indeksem glikemicznym, ewentualnie ze średnim, ale wiadomo jak jest, lubimy różne rzeczy, mamy takie, a nie inne nawyki żywieniowe. No i po prostu czasem mamy ochotę na coś bardziej przetworzonego, na coś, na jakiś fast food, na coś, co niekoniecznie dobrze będzie wpływało na tą gospodarkę węglowodanową, no i to też od czasu do czasu jest jak najbardziej w porządku. I tutaj też dla przykładu, jeżeli mamy ochotę na przykład na pizzę, taką nie na spodzie warzywnym czy pełnoziarnistym, tylko taką po prostu zamawianą pizzę, no to okej. Okay. Może być, możemy ją zjeść spokojnie, ale możemy też do niej dodać sobie porcję sałatki, świeżej sałatki, która będzie zjedzona albo w trakcie jedzenia pizzy, albo przed zjedzeniem pizzy. I ona właśnie obniży nam indeks glikemiczny, spowolni wchłanianie tych węglowodanów z pizzy. Będzie to też bardziej wartościowy posiłek. Jeżeli też dodamy do tej sałatki jakieś źródło białka, no to będzie on bardziej sycący i dzięki temu też samej pizzy zjemy mniej, no bo po prostu szybciej się zasycimy, szybciej się najemy, a ta ochota na pizzę tak czy inaczej będzie zaspokajana. To jest taki mój sposób, który stosuję, jak tylko jestem w stanie. To znaczy, jak jestem w stanie do tej pizzy dołączyć sałatkę, to tak robię i naprawdę wtedy dużo, dużo lepiej się czuję i uważam, że taki posiłek też jak najbardziej może się pojawić w diecie. Okej, mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. Jeżeli byście mieli jakieś pytania jeszcze na temat planowania posiłków, to oczywiście piszcie śmiało. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, gdzie na bieżąco tutaj właśnie różne treści na temat insulinooporności, PCOS, zaburzeń hormonalnych, diety. I gdzie też jesteśmy w stałym kontakcie. A jeżeli potrzebujecie wsparcia w przygotowaniu takiego jadłospisu, w zaplanowaniu takiej diety, chcecie właśnie się skonsultować indywidualnie, to zapraszam do konsultacji. Tutaj też w opisie podaję mojego maila, możecie pisać albo w wiadomości prywatnej tutaj do mnie na YouTube, przez YouTube, albo możecie napisać do mnie maila albo na Instagramie. Na pewno znajdziecie sposób, żeby się skontaktować, jeżeli będziecie tego chcieli. Także zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Pa!